Pięknej Urody Pająk kolorowy. Chodzi po panu Dawidzie Wasilewskim, opiekunie wystawy, która znajduje się w Centrum wystawienniczo kongresowym w Opolu. To wystawa pająków różnorakich. A z pająkami to jest tak, że albo się je lubi, albo się ich nie znosi. Czy ktoś może być obojętny wobec pająków, czy raczej te postawy są bardzo radykalne? No tutaj spotykamy się z różnymi postawami. To już zależy. Trzeba przyjść i się przekonać. E, jakie pająki są najgroźniejsze? Czy to są mity, że należy się tych pająków aż tak strasznie bać? Bo są gatunki, które faktycznie mogą zrobić krzywdę, ale są gatunki takie jak ten, które jak widać mogą być całkiem fajnymi kumplami. Ogólnie pająków bardzo niebezpiecznych dla ludzi jest stosunkowo mało. No i nie ma co się też obawiać. Jest to zwierzę jak każde inne. Jeżeli się go nie drażni, nie wchodzi mu w paradę, to nic się wielkiego nie stanie. No a na przykład czy warto hodować pająki w domu, czy to jest jednak dość niebezpieczne, czy takie pająki e, mogą uciec, bo takie historie krążą, że ktoś hoduje w bloku pająka i nagle ten pająk gdzieś ucieka e, i buszuje po innych piętrach. Jak najbardziej pająk może uciec, aczkolwiek jeżeli zachowamy jakieś podstawowe zasady, no to nic z się nie stanie. Trzeba troszeczkę rozumu, no i można śmiało. Takie pajączki sobie trzymać w domku. A jaki jest najniebezpieczniejszy pająk na świecie i czy jest tutaj na tej wystawie? Na naszej wystawie nie ma takiego pająka. U nas najniebezpieczniejszym jest skorpion sacharyjski, no ale są też bardzo zabójcze pajączki, takie jak bałęsaki brazylijskie. Mamy również czarną wdowę, która jest za bardzo owiana złą sławą, aczkolwiek nie jest tak niebezpieczna, jak jest to namalowane na filmach. A które pająki są najprzyjemniejsze? Ja lubię te, co mieszkają w łazienkach. Każdy pewnie widział takiego pająka. Mały odwłok, bardzo długie nogi. Co to odnurza? Co to jest za pająk? Najprawdopodobniej chodzi o nososznika trzęś. A pajączki znajdują się w łazience, ponieważ jest to bardzo ciepłe i wilgotne miejsce w naszym domu, dlatego z miłą chęcią one tam podążają. U nas najbezpieczniejszymi, takimi przyjemnymi pajączkami są brachy pelmy oraz ptaszniki kędzierzawe. Mamy również gramostole. No i to by było w sumie na tyle z tych fajnych przyjemniaczków. Powiedzmy jeszcze, że pająki są naprawdę jednak bardzo pożyteczne, bo one likwidują muchy, różnego innego rodzaju robaki. Myszy też się zdarza, tak? Co pająki jedzą generalnie? Ogólnie ich dieta składa się z małych bezkręgowców, aczkolwiek zdarzają się też małe ssaki czy ptaki, ale to już wyjątki od reguły. To po prostu, więcej sekretów nie zdradzajmy, tylko zapraszamy wszystkich na fantastyczną wystawę. Pan Dawid na pewno tutaj opowie o tych okazach, które będą Państwa interesowały. Ta niezwykła wystawa do 12 marca tutaj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Zapraszamy!